Drodzy panowie, drodzy kandydaci na prawdziwych mężczyzn, chcę wam wyjawić pewną tajemnicę związaną z rodem ludzkim, a szczególnie z tą piękniejszą częścią tego rodu, z kobietami. Chcę wam powiedzieć, że kobieta, której między innym jednym z najważniejszych celów jest posiadanie potomstwa, powołanie na świat tego potomstwa i przyprowadzenie na świat tego potomstwa, to żeby to potomstwo się pojawiło, to kobieta przeżywa coś takiego, co się nazywa cykl miesięczny, ale to, o tym możecie poczytać. Natomiast bardzo ważnym elementem tego cyklu miesięcznego jest tak zwane napięcie przedmiesiączkowe. Kobieta przed miesiączką, potwierdzą to wszyscy wasi koledzy, którzy mają żony. Pojawia się taki moment znienacka, on się pojawia, mimo że jest zaplanowany, to i tak się pojawia znienacka taki moment, że kobieta się zachowuje nie jak własna żona. I jak porozmawiacie ze swoimi kumplami, kolegami, którzy mają żony, to się okazuje, że jest to moment, kiedy kobieta testuje wytrzymałość męża, ile ten mąż jest w stanie wytrzymać, doprowadza go na skraj rozpaczy, a potem, jak już jest doprowadzony na skraj rozpaczy, to ewentualnie kobieta wraca do stanu statystycznego. No. Nie nazwałbym go normalnym, tylko statystycznym. Kochani, i dlatego chcę was poinformować o bardzo, bardzo ważnej rzeczy, że jeżeli jeszcze nie macie żon, to porozmawiajcie z kumplami, które te żony mają. Każdy, przysięgam wam, każdy zauważył w końcu, że istnieje coś takiego jak napięcie przedmiesiączkowe, czyli że ta kobieta zachowuje się zupełnie nie tak, jak poza tym okresem. I teraz uwaga, najważniejsza rzecz. Ważne, żebyście to zrozumieli. Napięcie przedmiesiączkowe posiada każda żona. Każda. Nie ma takiej możliwości. To znaczy, że jeżeli poznałeś dziewczynę cudowną, wspaniałą, jest wam z wami cudownie, we dwójkę jest wam cudownie i ona nie ma napięcia przedmiesiączkowego, to znaczy, że jeszcze nie jest żoną. Ona napięcie przedmiesiączkowe dostaje dopiero po ślubie. Wcześniej to nie występuje, ale po ślubie występuje to nie tylko ze zdwojoną siłą. To jest zwielokrotnione. Dlatego, kochany, jeżeli twoja narzeczona tego nie ma, to nie martw się, będzie miała, będzie miała.